Polski został wybudowany, to znaczy został stworzony w roku 1826 roku. Został on stworzony po tym, jak zostały nadane prawa miejskie z Wólki Woli. Zostały nadane prawa miejskie przez... No dobrze, czyli po tym, jak zostały nadane prawa miejskie w edykcie, w tym akcie prawnym artykuł 5 dotyczył właśnie społeczności żydowskiej w Zrzyńskiej Woli. To określał on, że ludność żydowska w Zrzyńskiej Woli może zamieszkiwać na określonym terenie pomiędzy dwoma ulicami, ulicą Sztężycką a ulicą Stefana, bardzo na niewielkim obszarze, i miało to regulować w ten sposób społeczność miasta, że społeczność żydowska nie mogła stanowić więcej niż 1/10 społeczności chrześcijańskiej. Niestety, oczywiście stety, po wojnie, przed wojną wyglądało to już troszkę inaczej, bo społeczność żydowska w Zrzyńskiej Woli stanowiła już około 30-33% społeczności miasta, czyli przekroczyła założenia ustawodawcy. A my teraz w chwili obecnej znajdujemy się na cmentarzu żydowskim. Jak widać, tu znajduje się rytualna studnia. Tutaj widać na murze dawne ślady po budynku Bractwa Pogrzebowego Abrakadabra, które znajdowało się właśnie w tym miejscu. Oni urządzali pogrzeby za niewielką opłatą, bądź też dla ludzi bardzo biednych za darmo. Jak przejdziemy troszkę dalej, to na murze zobaczymy taką tablicę z hebrajskimi napisami. I właśnie ona, na niej zawarta jest modlitwa, którą każdy religijny Żyd powinien odmówić, wchodząc na cmentarz żydowski. Ta część była w kolorach, widać tu kolor zielony i kolor czarny. A ta pozostała była pomalowana na czarno, a litery często były w kolorze białym, bądź też złotym. I tu widzimy osobę i dłoń trzymającą pieniążek. Oznacza osobę, która była hojna, bądź też działała dobroczynnie. Może pójdziemy dalej. Można dostrzec ślady po kulach. Jest to ślad tego, co działo się tutaj w czasie wojny. Bo Żydzi zrzyńskowolscy w 1943 roku podczas likwidacji getta żydowskiego zostali tutaj przegnani. Znajdowali się na tym cmentarzu w sierpniu 1943 roku przez 3 dni. W minusowych warunkach, to był straszny upał. Nie dostawali żadnego pożywienia, żadnej wody. A nazistowscy żołnierze urządzili sobie wokół murów wieżyczki strzelnicze, z których strzelali właśnie do tych osób. I te osoby ukrywały się między macewami, w nagrobkach niektórych osób, w grobach właśnie, i wychodzili tylko wieczorami. Słyszałam dwie wersje, które nie są niestety przez nikogo potwierdzone, że taki statek na macewie oznacza raz osobę, która przywoziła do miasta różne materiały, handlowała tymi materiałami, bądź też jej śmierć wywołała wielką żałobę, bo podobno w języku hebrajskim żałoba i statek mają takie same brzmienie. Niestety nikt mi nie potrafi tego do końca wyjaśnić. Bo wiecie, korony są w judaizmie 3 korony. Nie wiem, czy się Państwo orientujecie. Nie bardzo. Nie. Jest korona kapłaństwa, korona Tory i korona... I trzeciej zapomniałam, ale w każdym bądź razie ponadto nade wszystko jest korona dobrego imienia. Więc w przypadku, gdy na macewie jest korona, oznacza to osoba, która cieszyła się bardzo dobrą opinią, którą ludzie bardzo dobrze wspominają.
Don't try to